zadbać o siebie. Powiedziałaś o terapii, czyli wsparciu psychologa, psychoterapeuty. Mówiłaś też o wsparciu psychiatry, więc to jest taka część, można powiedzieć, naukowa, oficjalna, medyczna, tak? To jest pomoc, która jest oferowana w Polsce. Tylko zapytam, jest bezpłatnie oferowana? Tak, jest bezpłatnie oferowana. Oczywiście, no można zapłacić kupę kasy i iść do psychologa, jakiegoś terapeuty prywatnie, oczywiście. Ale ja wychodzę z założenia, że po pierwsze ta tak zwana państwowa pomoc jest dużo lepsza, dlatego że ci ludzie się konkretnie tym zajmują od zarania dziejów, więc oni z tym mają na co dzień do czynienia, to po pierwsze. Po drugie, to nie jest za pieniądze, w związku z tym chcą jak najszybciej się takiego pacjenta pozbyć, czyli jak najszybciej doprowadzić do momentu, kiedy będzie sobie radził sam. I naprawdę uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Bo tak jak mówię, no, to są ludzie, którzy mają z tym na co dzień do czynienia i to nie jest jakiś psychiatra czy psycholog z łapanki, który zajmuje się mnóstwem różnych rzeczy i między innymi tym. Dlatego uważam, że właśnie ta państwowa pomoc jest lepsza. Okej. Okay. A oprócz terapii i takiego leczenia, można powiedzieć oficjalnego, czy jakieś inne spotkania, warsztaty, grupy samopomocowe? Czy miałaś tam doświadczenie? Miałam doświadczenie, chodziłam kiedyś na Zgierski, był właśnie meeting dla osób współzależnionych. Później tutaj na Siennej był również meeting dla osób współzależnionych. No, na ulicy Zgierskiej, kiedy tam chodziłam, no, powiem szczerze, było bardzo dużo przychodziło, głównie kobiet, bo to raczej, tam jest właśnie na Zgierskiej ośrodek leczenia uzależnień, ale właśnie meetingi dla osób współuzależnionych się tam odbywały. W tej chwili nie wiem, prawdę powiedziawszy, jak to wygląda. Wiem, że teraz meetingów dla osób współuzależnionych chyba w Warszawie nie ma. Był tutaj właśnie na Siennej, ale zakończył działanie przed COVID-em i się nie wznowił. Dziewczyna, która prowadziła ten meeting, wyprowadziła się, no i nie ma komu jak gdyby podnieść sprawy. Być może coś się zmieni niebawem, ale do tego jak gdyby sytuacja dojrzewa. Tak, to było, dla mnie te meetingi właśnie tam na ulicy Zgierskiej to była rzecz, która była ważna, istotna i pomocna. No, wiesz, to były czasy takie piękne, kiedy, to znaczy może nie piękne, bo teraz byśmy sobie z tym chyba nie poradzili, kiedy nie było internetu. Więc, znaczy był, ale no nie w takiej formie jak teraz, więc trudno było cokolwiek, jakąkolwiek informację znaleźć, a już na pewno nie prowadzić jakieś dyskusje na jakichś forach wsparcia i tak dalej. Więc ten meeting tam, no to była rzecz, która takiego dawała kopa, bo tam no, przychodziły przynajróżniejsze dziewczyny, nawet przyjeżdżały gdzieś z daleka, bo jakiejś łodzi z Płocka po prostu przyjeżdżały, bo im to było potrzebne, im to coś dawało. Dawało im jakiejś takiej, no to takie dosyć jest, że tak powiem, wśród kobiet koło gospodyń wiejskich, darcie wspólne pierza i tak dalej, opowieści dziwnej treści, jak to panie przy herbatce. Ale to jest właśnie taka forma pomocy. To spotykają się osoby, które przeżywają dokładnie to samo i mogą się podzielić, no jak to meeting, tak? Podzielić swoimi informacjami i przejrzeć się. Przejrzeć się w tej drugiej osobie. Dowiedzieć się nagle, no tak, faktycznie u mnie jest tak samo. No tak, ale ona sobie z tym poradziła tak i tak. Dlaczego ja na to nie wpadłam? Też to u siebie zastosuję. Także to była fajna rzecz. No,
ostatnie meetingi, na które przychodziłam, no to już było nas trzej w kółko. Przychodziłyśmy te same trzy osoby. Nie było chętnych na ten meeting. A szkoda. No później przestałam chodzić, bo zaczęłam sobie jak gdyby radzić z tym sama. A poza tym, no cóż, mój mąż przestał grać w związku z tym. Gdybyś dzisiaj miała powiedzieć takiej osobie, która właśnie, osobie współuzależnionej, która nagle obudziła się w niej ta gotowość, żeby coś zrobić, żeby zrobić ten pierwszy krok, żeby sobie pomóc jakoś, to co byś poradziła? Pierwsza rzecz? Tak. Pakuj gościa i wyrzucaj za drzwi. Nad czym się tu zastanawiasz? Od razu, natychmiast. Okej, okay, dobrze, powie, że się będzie leczył. No, okej. Okay. On się idzie leczyć, to ty go jeszcze przechowasz. Pierwsza niesubordynacja za drzwi. Tylko tak można pomóc sobie i jemu. Po co się masz męczyć? Tak jak już ci mówiłam, że ludzie pobierają się po to, żeby im było łatwiej żyć, a nie trudniej. Więc takiego gościa trzeba po prostu wystawić z bagażami za drzwi. Jeżeli oprzytomnieje, pójdzie się leczyć, no to jest duża szansa, że wasz związek będzie super. A jeżeli nie, to mała strata, krótki żal. Oszczędzisz sobie wiele kłopotu i cierpienia. Wspomniałaś też o tej terapii, czy też spotkaniach z psychologiem, czy też grupach samopomocowych. Rozumiem, że to jest też taki sposób, żeby szukać wsparcia, bo nikogo nigdy nie wyrzucałem z domu, ale wydaje mi się, że to nie jest łatwe, żeby tak po prostu znaleźć w sobie tą siłę. Wiesz co, no nie wiem. Powiem ci szczerze, pod tym względem to też jestem dosyć nietypowa, bo stawiam sprawę jasno. Dla mnie większość rzeczy jest czarno-biała, bo po co sobie komplikować życie. A jak, teraz już trochę się uspokoiłam, ale jak dostawałam ataku furii, no to dobrze, że chociaż spakowałam te rzeczy, a nie wyfrunęły pojedynczo przez okno na trawnik. Więc po prostu jak podejmowałam już decyzję, to koniec. To była sprawa jak gdyby zamknięta. No. Zresztą często było tak, że siadałam po prostu, dzieliłam kartkę na pół i pisałam, jakie są argumenty za, jakie są argumenty przeciw, co ja mogę zrobić, co może, czego nie mogę zrobić, na co nie mam wpływu, to człowiekowi jak gdyby słowo przelane na papier ma inny ciężar, bardziej łatwiej trafia do mózgu, bo precyzuje po prostu myśli i skojarzenia. No i tutaj mam tak, tutaj mam tak, tu mi wychodzi to, a potem i tak robiłam po swojemu, bo w życiu kieruję się intuicją. W związku z tym robiłam zwykle to, co mi intuicja podpowiadała. Ale przynajmniej miałam to na kartce i przynajmniej sobie te rzeczy uświadomiłam, usystematyzowałam. Nie jest łatwo. Naprawdę nie jest łatwo. Natomiast nie ma innego wyjścia. Po prostu. Wiem też, że napisałaś kiedyś taki długi list do męża. Nie jeden. Możesz powiedzieć coś więcej? Mój mąż, kiedy był na terapii, to tam było jedno z takich zadań, żeby małżonek napisał list, który później ci radośni leczący się odczytywali. No, to, co przeczytał tam mój mąż, nie zachwyciło go zupełnie, dlatego, że wygarnęłam mu wszystko,
od zarania dziejów naszego małżeństwa, a raczej nie jestem osobą delikatną i subtelną. W związku z tym nie potraktowałam go ulgowo. Na końcu gdzieś tam się zaplątało, że bardzo go kocham, ale to było... Po tym wszystkim nie było w stanie już jak gdyby zmienić zabarwienia tego listu. Tak, wiem, że miał później przez jakiś czas do mnie o to żal, dopóki nie ozdrowiał na tyle, żeby sobie uświadomić, że to wszystko, co ja tam napisałam, to po pierwsze jest prawda. I faktycznie tak było i tak czułam. I że to dobrze mu zrobiło. Bo tak jak mówię, słowo napisane ma inną siłę, inną moc. Taki kubeł zimnej wody. Zimnej wody, tak. Napisany, spisany, udokumentowany jak gdyby. Bo mówić można różne rzeczy. Ale jak to już jest na piśmie, to już zupełnie inaczej. Zresztą powiem Ci taką jedną rzecz. Bardzo, teraz już może rzadziej, ale bardzo często właśnie w ten sposób rozwiązywaliśmy nasze konflikty, jakieś sprzeczki, coś nam się nie podobało. Pisaliśmy do siebie listy. Dzięki temu człowiek miał możliwość wylania całej swojej złości, frustracji i negatywnych uczuć na papier. I zwykle jak kończył już ten list pisać, to już miał tylko miłe i ciepłe uczucia i pisał: kocham Cię bardzo, niezależnie od wszystkiego. I później dostawał ode mnie zwrot na przykład, albo to jest taka forma prowadzenia awantury na odległość, myślę, że dużo zdrowsza. Bo tak jak mówię, człowiek pisząc coś, sam sobie uświadamia to, co czuje. Polecam tą metodę wszystkim, naprawdę. To rewelacyjna sprawa. Od razu człowiekowi jest lepiej, zwłaszcza u osób, które nie potrafią mówić o swoich uczuciach wprost albo w ogóle w jakikolwiek sposób, a często w ogóle nawet nie są w stanie ich sobie uświadomić, a wiem, że hazardziści, tak jak wszyscy inni uzależnieni, mają z tym problem. I uczucia są im, nazwanie uczuć jest im po prostu obce zupełnie. Dlatego właśnie takie napisanie sobie pomaga. Pomaga, bo to właściwie, nie wiem, no ja przynajmniej tak patrzę na to, robiłam bardziej, jak się okazuje, dla siebie niż... Słuchaj, chciałem jeszcze zapytać, bo mam wrażenie, że hazard jest cały czas dla wielu osób taką wstydliwą chorobą. Że... No każde uzależnienie jest wstydliwą chorobą, powiedzmy sobie szczerze. No, może pracoholizm dla niektórych nie. Ale właśnie chciałem Ciebie zapytać, czy na temat hazardu swojego męża i na temat swojego leczenia, czy ty rozmawiałaś z przyjaciółmi, czy z bliskimi? Tak. Tak. Chociaż wiem, że to nie jest typowe i nie jest łatwe, ale kiedy już podjęłam decyzję, że coś z tym fantem trzeba zrobić, to po prostu zadzwoniłam do swojej mamy, zadzwoniłam do mamy mojego męża, powiedziałam im o tym, że gra, że przegrywa pieniądze, ile przegrywa. Wiem, że tego bardzo się bał. Wiem, parę razy go tym straszyła, co przynosiło jakiś krótkotrwały efekt. Ale generalnie powiedziałam o tym i nawet kiedy pojechał na terapię, to w pracy powiedział, że pojechał do sanatorium. A razem pracujemy, więc... Natomiast w tej chwili już wszyscy wiedzą wokół, że jest z moich znajomych, z jego znajomych. Przestał być to dla nas problem.
I to naprawdę przynosi ogromną ulgę. To jest po prostu... Ja nie bardzo umiem kłamać, więc tutaj takie... To niby nie jest kłamstwo, tak? Jak nic nie powiem, ale... Ale to jest takie krycie trochę. Tak, tak. I to jest nikomu do niczego niepotrzebne. Do cholery. No, mam anginę. To nie wije się jak piskosz, że nie wiem, chrypkę mam. Nie, mam anginę. Jestem uzależniony. No to jestem uzależniony. No taki life, taka choroba. Trudno. To mnie spotkało i muszę z tym żyć. Leczę się. No, jakbym się nie leczył. O, jak nic z tym nie robię. No to wtedy jest powód do wstydu. Ale tak? Dobrze, mam jeszcze takie tak naprawdę ostatnie pytanie na dzisiaj. Jak, bo czy jak ta choroba wpływa dzisiaj na twoje życie? Jak to, co spotkało, ta choroba, która spotkała twojego męża, następnie to, jak zaczęłaś pracę nad sobą, jak to dzisiaj zmieniło ciebie? Jak to dzisiaj oddziałowuje na ciebie, na twój związek? Powiem ci tak. Nie powinnam mówić tego, co mówię, bo to nie jest pochwalanie tego. Ale gdyby nie choroba mojego męża, to moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej i na pewno nie lepiej. Bo ja bardzo dużo się nauczyłam przez to, że poszłam na terapię, ratując siebie, dbając o siebie i licząc na to, że zmienię swoje zachowanie, więc tym samym jakoś będzie musiał coś z tym zrobić mój mąż. Nauczyłam się, otwarła mi się głowa, poznałam przenajróżniejsze rzeczy i dowiedziałam się bardzo wiele o sobie, bo to jest praca nad sobą. My tutaj, znaczy ja i mój mąż leczyliśmy się, bo to niestety nie przeskoczysz żadnych rzeczy, tak? Jak jedna osoba jest uzależniona, to druga jest współuzależniona, obie są chore i obie się muszą leczyć. Nie mówię, że to jest to samo leczenie, więc myśmy tutaj jak gdyby pracowali nad czymś równolegle. To znaczy ja szłam swoją drogą, on szedł swoją drogą, gdzieś tam się spotykaliśmy. Właśnie przed chwilą bardzo ważną taką rzecz, którą usłyszałem od ciebie, to że powiedziałaś, że to jest praca nad sobą. To nie jest praca nad chorobą twojego męża. Nie. To jest praca nad tobą. Tak. Ja pracuję nad sobą, on pracuje nad sobą. On nie pracuje nad swoją chorobą, bo tu nie ma nad czym pracować. On musi zmienić... Tak, to tak wy tak mówicie chyba, nie? Hazardziści, że grać to jest bardzo łatwo przestać. Ale później trzeba zmienić całe swoje życie. No to, no więc właśnie to mniej więcej tak wygląda. I też mówiłam już, że właśnie z takim... zdrowiejącym hazardzistą życie jest naprawdę super. Nie wiem, czy ze zdrowiejącym alkoholikiem albo narkomanem też, ale bo z tym nie mam doświadczenia na szczęście, ale ze zdrowiejącym hazardzistą po prostu jest naprawdę super życie, dlatego że ten człowiek się nauczył, przepracował, dowiedział o sobie przy najróżniejszych rzeczy, nauczył rozpoznawać i rozumieć uczucia i wiedzieć, jakie uczucia wywołuje w drugiej osobie i co może jej towarzyszyć. Idealny po prostu, idealny facet, no, idealny. Świetnie się z nim, ja wiem, że on tego będzie słuchał i nie powinnam tego mówić. Jeszcze wpadnie w samozachwyt albo coś takiego, ale to jest naprawdę super fajne życie. Ja wiem, że my się znamy jak dwa łyse konie i tak naprawdę to już powinniśmy się ze sobą bardzo nudzić. Ale nawet spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu, bo pracujemy razem, bo siedzimy w domu razem, bo mój mąż nawet mnie ze sobą zabiera do Campinosu na spacery. Mhm. Jest w stanie zmienić trasę, żeby nie była za długa, jeżeli tylko się zdecyduje z nim iść.
No, trzeba być chyba nienormalnym, żeby z drewnem do lasu jechać. Ale właśnie jest między nami taka bliskość, takie zrozumienie, miłość, bo to chyba jest miłość, przyjaźń, to są takie, dla mnie to właśnie jest, tak jak się kiedyś czasami widzi dwoje takich starszych ludzi, siwych jak gołąbki, co za rączki się trzymają w parku. No, to my tak mniej więcej, chociaż to nie widać mnie, ale trochę nie odstaję od takiego obrazu. Ale właśnie jest taka bliskość i ten hazard bardzo dobrze zrobił naszemu związkowi. Myślę, że nasze małżeństwo na pewno nie byłoby takie fajne, gdyby nie jego hazard. Wiem, że to, co powiedziałam, jest okropne, bo jak hazard czyjś może być dobry, no ale no tak sytuacja wygląda, no po prostu. Dopóki on się będzie leczył, dopóki będzie o siebie dbał, dopóki będzie pilnował, to będzie fajnie. No. A jak nie, no to walizki za drzwi. To walizki. Nie, no. A nie, mam taką jedną zniszczoną, to mogę dać. Dobrze. Agnieszko, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. I co, może jeszcze kiedyś do usłyszenia? Dzięki Ci bardzo. Ja myślę, że osoby, które będą chciały tego posłuchać, to może coś z tego wyciągną fajnego dla siebie i tak, naprawdę, terapię. Ja nie mówię, że jakąś drogą i indywidualną, grupowa, ale terapię. Tak, trzeba sobie pomóc, sobie. Okej, dzięki. Pozdrawiam. Dzięki.